Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Keller i bardzo zachęcam do wysłuchania i obejrzenia kolejnego wykładu zatytułowany Etos Republikańskiej Literatury Polskiej. Dzisiaj wykład będzie poświęcony bardzo dziwnej postaci. W sumie to nie wiem, czy ją lubię, Stanisławowi Orzechowskiemu. Żonaty ksiądz, taką on ma w naszej nomenklaturze historyczno-literackiej określenie. Takie on ma określenie, chociaż nie do końca pokazuje jego znaczenie dla tematu, o którym rozmawiamy. Orzechowski to jest jeden z tych pisarzy wieku XVI, którzy używają pisania jako narzędzia, pisania jako pewnego rodzaju pozyskiwania audytorium, pozyskiwania publiczności, retoryka. To jest ten moment, kiedy możemy mówić, że kultura piśmienicza się bardzo retoryzuje. XVI wiek to są trzech wybitnych retorów, czyli pisarzy, którzy się zawsze swoimi dziełami mierzą z jakąś rzeczywistością, z jakąś sytuacją. To nie są teoretyczne wywody. To są zawsze sprawy do załatwienia za pomocą wypowiedzi. Pierwszym z nich jest na pewno i najbardziej znanym Andrzej Frycz Modrzewski, chociaż w kolejności on chyba nie jest pierwszy. Pierwszy raczej był Orzechowski. Drugim jest ów Orzechowski i trzeci pod koniec wieku znany kaznodzieja królewski Piotr Skarga, ale o nim dzisiaj nie będę mówił, bo on chyba nie był republikaninem, tylko był przeciwnikiem Republiki. Tak coś my nie mam, ale mam nadzieję, że wykaże to w następnej wypowiedzi. Albo nie wykaże. Zobaczymy. Orzechowski jest znany, jak mówię, dlatego, że był katolickim księdzem, który walczył z celibatem. Albo inaczej, o to, żeby znieść celibat. W związku z tym robił to w taki sposób typowo staropolski. Czyli żenił różnych kolegów księży najpierw i patrzył, co z tego wyniknie, a potem sam się ożenił i zobaczył, co z tego wynikło. Został wyklęty przez swojego biskupa, skazany na infamię, ale zaraz będę o tym mówił, bo to ciekawa historia. Ale zarazem to, że on się tak z tymi żoną, miał jedną żonę, uczciwie z nią całe życie żył, zawiesił swoje kapłaństwo, ale z kościoła nie odstąpił, katolickiego, bo wszyscy jego koledzy, których wcześniej ożenił, z kościoła odeszli, przeszli do protestantyzmu, oczywiście najprostsza droga. Orzechowski nie, on był raczej z rodziny ruskiej, Rusi, Ruś to jest Przemyśl na wschód. I jego matka była prawosławna, a ojciec był katolik, w związku z tym on trochę sobie myślał, że może się uda wprowadzić, znieść celibat w kościele katolickim na zasadzie tego, co jest w kościele prawosławnym. On był ekumenistą, że tak powiem, ekumenicznym pisarzem. Stworzył zresztą taką terminologię dwóch płuc chrześcijaństwa, którą potem będzie po wiekach Jan Paweł II, papież, podchwycił, że tak przejmie od Orzechowskiego, że chrześcijaństwo to są te dwa płuce. Orzechowski jest tutaj takim bardzo ciekawym autorem, który jest w kościele rzymskim, ale widzi bardzo wyraźnie, że kościół jest katolicki, czyli obejmuje nie tylko prawosławie, ale też pozostałe dwa patriarchaty jeszcze. Bardzo fascynująca postać. Natomiast dla naszego tematu o tyle jest istotny, że nazwany został przez Ludwika Kubale, takiego wybitnego historyka literatury wieku XIX, został nazwany Trybunem Szlacheckim. Chodzi mi o to, że wpływ Orzechowskiego na szlachtę, jego piśmiennictwa na szlachtę był ogromny, był niezwykły i wydaje mi się, że popularność Orzechowskiego wynikała, dawała taki efekt, że pewne idee, które on podrzuca szlachcie, stały się pewnymi takimi naturalnymi terminami, które w przestrzeni publicznej funkcjonowały. I ja postaram się omówić takie kilka cytatów Orzechowskiego, żeby Państwu wykazać, czemu jego znaczenie dla tej dyskursu republikańskiego było duże, znacznie ważniejsze niż te kwestie związane z jego problemem z celibatem, bo to nie było z tej perspektywy najistotniejsze. Pierwszy taki cytat, na którym chciałbym się zauważyć, to jest pewnego rodzaju używanie terminu wolność, pamiętamy, jako pewnej wartości bardzo znaczącej, pozytywnej dla kultury polskiej. I jeżeli potem my mówimy, że wolność jest tożsama z polskością, jest jednolita, że tak powiem,
ta wolność i polskość to jest przecież nie tylko XVI-XVII wiek, ale okresy rozbiorowe, okresy porozbiorowe za waszą i naszą wolność. Wolność staje się aż po solidarność, nie? Zasadniczym motorem kultury polskiej to jest Polacy niosą wolność, Polacy są synami wolności, Polacy są wolni. Tak. Wolność, jak pamiętacie państwo, zasada naczelna republikańskiej idei, libertas. Sami jedni na świecie, mówi Orzechowski, prawdziwie wolni, wszyscy poddani prawu, panem żaden, wszyscy w godności, jak w wolności równi. Żaden panem, wszyscy poddani prawu i dzięki temu wszyscy wolni. Za tę ojczyznę, która nie robiła nigdy między synami swymi różnicy, nieśli przodkowie nasi z ochotą życie swoje. Jakaż to siła zgnębiła krzyżacką dumę? Cóż to było, przed czem pierzchał Moschal, Tatarzyn i Wołoszyn? Cóż przerażało najezdników na sam odgłos waszego ruszenia? Wiecie wszyscy, co to była za siła. To była siła wolności. No, retor. Słuchajcie, frazy, które pisze Orzechowski, do dzisiaj przemawiają potężną siłą. To jest tekst, który nazywa się Turcykom i jest zachętą do wojny z Turkami. Należy o tym znaleźć w tym, do kogo się mówi, taką wartość, która będzie miała taką siłę, że zjednoczy ludzi i popchnie ich do boju. W związku z tym tą wartością, którą Orzechowski uznaje, że zjednoczy ludzi, pcha ich do boju, jest wolność. Drugi o tej wolności cytat chciałbym wspomnieć. Jest taka, słuchajcie, nie wiem jak to dobrze określić. Jest taka wartość wolności, którą można uznać za atrakcyjną jakość dla innych. To jest taka teoria, która zresztą bardzo mocno w kulturze XVI wieku funkcjonuje, czyli teoria unii, unionizmu, że Rzeczpospolita i owszem powiększa swoje terytorium i owszem ma taką strukturę rozrastającą się, zasadę rozrastającą się, ale czyni to nie militarnie. Raczej czyni to tą siłą jej wewnętrzną, którą jest właśnie owa wolność. I to oczywiście cytat z Orzechowskiego, który być może uznać możemy tylko za retoryczny, piękny pasusik. Niemniej jednak muszę go sobie przeczytać i państwu też. Podziwiając słodycz tej wolności, wiele prowincji przyłączyło się do was i poddało waszemu panowaniu nie tyle siłą zbrojną, ile wielkością waszej wolności. To oczywiście jest bezpośrednia aluzja albo czasu przygotowań do Unii Lubelskiej, kiedy faktem jest, że tą siłą, która przyciskała, żeby ta Unia zaistniała, była szlachta litewska. Szlachta ruska, która doskonale wiedziała, że jak będzie w Polsce, będzie częścią Królestwa Polskiego, będzie częścią Rzeczpospolitej, to uzyska te same prawa, co szlachta polska. W związku z tym naturalną koleją rzeczy ta rewolucja, która dokonywała się w Wielkim Księstwie Litewskim przed zjednoczeniem z Polską za pomocą Unii, która nie była Unią, która zawładnęła kimkolwiek, tylko raczej połączyła dwa organizmy w jedno, było to, że po prostu szlachcie litewskiej bardzo zależało na tym, żeby mieć te same prawa, co szlachta polska. Dzięki temu parła do tego, żeby te państwa się zrosły. Ta zasada unionizmu, o której przecież trochę się mało mówi, jest faktycznie bardzo ciekawą zasadą, która była zasadą Rzeczpospolitej, bo przypomnijmy sobie, że poza tą słynną Unią Lubelską było bardzo szereg innych, od Chorodelskiej, bardzo szereg innych unii polsko-litewskich, które budowały zręby współpracy międzynarodowej na zasadzie współpracy właśnie, a nie dominacji. No aż po najsłynniejszą, chyba i najbardziej trudną w ocenie Unię Rzeską. Kiedy z Polski, z Rzeczpospolitej wychodzi pomysł, żeby jednak spróbować dokonać, tak jak Orzechowski już nie żył wtedy, tej idei Unii Kościołów, żeby połączyć katolików z prawosławnymi, żeby spróbować stworzyć taki rodzaj porozumienia, który da szansę zjednoczenia, na powrót rozdzielonego chrześcijaństwa. Oczywiście można sobie traktować to jako pewną zasadę taką mityczną, ale ja mam pewność, że właśnie ta idea Unii to była bardzo silnie związana z kulturą polską. Zresztą ona była jej wyznacznikiem, czyli nie dominacja finansowa, nie dominacja militarna, ale raczej taka jakby dominacja wolnościowa, zaproszenie do współuczestniczenia w wolności. Kolejny cytat, który pokazuje nam inaczej, bo mnie chodzi o to, że ja mówię za Orzechowskim,
który był bardzo dobrze czytany. I Orzechowski jest kimś takim, kto cały czas powtarza szlachcie, swoim odbiorcom pewne tezy i uczy ich tego, jakie znaczenie ma ta owa szlachta w rządzeniu Rzeczpospolitą. I popatrzcie, teraz jest taki kolejny przykład, która jest cytatu z takiego słynnego dzieła Kwinkungs. A my pokój, nie idziemy rozszyfrować tego, o co to chodzi. Dzieło jedno z pierwszych przez Orzechowskiego napisane po polsku, kiedy on mówi tak. Skoro zaś wasza wolność, popatrzcie jak to działa, powściąga władzę króla, no to na tym to polega, a władza królewska ogranicza waszą wolność. Senat zaś jest strażnikiem i obrońcą zarówno władzy królewskiej, jak i waszej wolności. W ten sposób żadna ze stron nie ma przewagi. Lecz w każdej chwili pilne zachowanie waszej wolności polega na utrzymaniu stanowczego posłuszeństwa i rządzenia. Bo to jest chyba trudne do uświadomienia sobie, że jak już wspominałem, to ekwilibrium, ta równowaga między tymi trzema zasadniczymi jakby elementami ustroju polskiego polega na bardzo ciekawym jakby ważeniu dwóch czynników. I to jest Orzechowski świetnie w to trafia jak zawsze. Posłuszeństwo i rządzenie. Pomiędzy posłuszeństwem a rządzeniem ma się odbywać posługa w Rzeczpospolitej. I to znowu jest, pamiętamy teorię cnoty społecznej, cnoty politycznej, niezwykle istotną zasadą republikanizmu, który w zasadzie mówi się jeszcze tak, że Orzechowski jest chyba najciekawszym pisarzem, który najgłębiej chyba Cycerona przeczytał i dlatego te zasady republikańskie przez niego są tak w tych różnych tekstach się go wyopisywali. Dalej, aby zaś wasza Rzeczpospolita, poucza cały czas szlachty, była bezpieczna i trwała, będziecie się starali nie odstępować od swych praw, według których król wśród was króluje, senat rozstrzyga, wy zaś żyjecie w wolności ducha. Ta wolność ducha to oczywiście jest takim bardzo ważnym poczuciem, przypominam, wynikłym z Neminem Captivabimus i z poczucia, że się jest elementem struktury, która działa dobrze i mocno. Kolejnym aspektem, który Orzechowski omawia i często do niego wraca, zresztą zawsze, bo on się zawsze tak samo podpisuje, nie będę o nim dużo mówił, ale to też warunkuje chyba właśnie zasady podmiotowości w Rzeczpospolitej, że on się zawsze podpisuje w listach, w korespondencji takiej oficjalnej, prywatnej i tak dalej, takim określeniem gente rutenus natione polonus, co dla nas jest dzisiaj takim problemem semantycznym, czyli rodu ruskiego, narodowości polskiej. Pamiętacie Państwo i kwestię idei jagiellońskiej? No to jest samo jądro tej idei jagiellońskiej. Ktoś może być Rusinem, ale czuć się Polakiem. Ktoś może, jak Adam Mickiewicz, będąc Rusinem, no tak, z Platy Białoruskiej pochodził, napisać Litwo, ojczyzno moja i napisać to po polsku. Przecież to jest nienormalne. W tym sensie nienormalne, że dziwne, a ten sam Adam Mickiewicz, to jest XIX wiek, przecież romantyzm, który jest największym polskim poetą z Litwy albo z Białorusi, pisząc Litwo, ojczyzno moja, nigdy nie był w Krakowie, nigdy nie był w Warszawie. I to, co był, to Wilno i ewentualnie Paryż i Petersburg i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie to wyobrazić. A jednocześnie, będąc tym dziedzicem owej republikańskiej idei gente rutenus natione polonus, bo to on dokładnie mógłby tak napisać. Co to znaczy natione polonus? To jest to pytanie, bo to nie jest nacjonalizm. Naród to jest ten właśnie obywatel. Naród formowany jest przez cives, obywateli. I ten naród to jest naród obywatelski, czyli wspólnota ludzi, których wyróżniają prawa i przywileje. To jest naród. Czyli innymi słowy, naród to jest, jestem częścią narodu polskiego, znaczy tak jak szlachta litewska, czy szlachta białoruska, ukraińska, rusińska, bo nie było szlachty Ukrainy, rusińska chciała być częścią narodu polskiego, w tym sensie, że chciała uczestniczyć w prawach i przywilejach szlachty polskiej. I to był naród polski. Ale dalej byłem prawosławnym szlachcicem spod Kijowa i spokojnie czułem się obywatelem Rzeczpospolitej, a nie obywatelem Polski, no bo to była Rzeczpospolita, czyli Respublika, czyli wspólnota republikańska. W związku z tym, patrzcie Państwo, jeden pisarz, kolejny bardzo mocny kazus. I ostatni z takich przykładów, sobie powybierałem kilka, na przykład jest taki dwa, jeszcze o jednym opowiem, drugi zacytuję. Jeden kazus to jest historia, kiedy
Bardzo fatalne teksty Orzechowskiego, dwa, których obrzydliwe były, ordynarne paszkwile, tak było oceniane przez historyków literatury, paszkwile na Barbarę Radziwiłłówną. Kiedy król Zygmunt August, jak wiadomo, przepraszam, nie będę cytował to, co pisze o niej Orzechowski, w brzydkich słowach na K nazywają, nawet w prostym piśmie, po łacinie i po polsku, ożenił się sam ze swej woli, ze swoją poddaną, dodatkowo jeszcze złego prowadzenia się. I tam jest taka bardzo ciekawa zasada, opisana przez Orzechowskiego. Bracia, szlachtom, to do szlachty jest pisane ta mowa. Król złamał zasady, król przełamał cnotę, król zniszczył nasze poczucie tożsamości. Dlatego, że teraz będziemy się musieli wstydzić, że w Polsce cnota i zasady moralne nie obowiązują. Pamiętacie tego Pawła Włodkowica, którego cytowałem, czystająca ze Skarbmierza, że cnotą jest, stanowi, obywateli stanowi siła państwa, a nie orężem. I teraz, kiedy cnota, uczciwe, rzetelne postępowanie zostało narażone przez króla jako jednego z obywateli, no to przecież bardzo mocno na wspólnocie politycznej się odciska. To wiadomo, że to są takie, wiecie, tam retoryczne pomysły, żeby tę szlachtę jednak zachęcić do czynnego oporu przeciwko królowi, ale nie przeciwko niemu, tylko żeby tę żonę swoją oddał. Z powrotem, nie wiem, rozwiódł się, wiecie, że ona niedługo potem umarła. Niektórzy byli z tego zadowoleni, król był zrozpaczony. Niemniej jednak problem w cudzysłowie się sam rozwiązał, natomiast to pisanie Orzechowskiego jest ciekawe. Natomiast drugie, to jest ciekawsze chyba jeszcze, kiedy pisze Orzechowski, poddany, polski poddany, szlachcic, pisze list do papieża, którym papież za pomocą ustaw grozi mu ekskomuniką, banicją i tak dalej, jeżeli nie od tej żony nie odda i nie wróci do kościoła. Odpowiedź Orzechowskiego jest niezwykła i pokazuje naprawdę moc republiki. Posłuchajcie dwie rzeczy, dwa cytaty przeczytam. Nie z Włochem, ale z Rusinem, nie z poddanym papieskiej zwierzchności, ale z poddanym królewskim będziesz mieć do czynienia. Nie myśl sobie, Juliuszu, pisze do papieża, że wolno ci w Polsce to samo, co wolno we Włoszech, gdzie jedno twoje słowo może ludzi na wygnanie skazać. W Polsce jest bezpieczny szlachcic, gdzie król związany prawami służy prawu i nie robi tego, co zapragnie, ale swoją wolę poddaje prawu. Bo prawo w Polsce zabrania kogokolwiek pochwycić, więzić lub skonfiskować jego majątek bez wyroku prawa królewskiego. Zatem pokazywanie bardzo mocno, że w republice rządzi prawo i to faktycznie Juliusz papież się strasznie srożył i tam nakazywał wygnanie Orzechowskiego za to jego niemoralne zachowanie się. Odpowiedź jest typowo buńczuczna i typowo republikańska, szlachecka, że po prostu takie decyzje mogą tylko i wyłącznie być w państwie, gdzie rządzone jest w sposób tyrański czy apodyktyczny. W państwie, gdzie forma działania jest republikańska, takiej możliwości nie ma. To, co pisał Orzechowski, który w zasadzie, jak mówię, jest takim jednym z ciekawszych twórców, który w wieku XVI temat republikański porusza, obok niego był tak samo Andrzej Frycz-Modrzewski, który tam bardzo wyraźnie pokazuje też, on najciekawsze chyba rozważania jego są właśnie o tym problemie wolności podejmowania decyzji poddanych w sytuacji zniewolenia grzechem na przykład. Czy człowiek wolny jest, czy obywatel jest wolny, kiedy jest w stanie, nie jest w stanie łaski uświęcającej. Takie rozważania ciekawe, zakładam je na boku. Są to podobno, twierdzą znawcy, tematy, których kompletnie nie poruszają pisarze angielscy czy pisarze włoscy, dlatego że tylko w Polsce ta refleksja idąca od Orzechowskiego, czyli ten wymiar metafizyczny republikańskości ma bardzo ciekawych reprezentantów i jest ciekawie opisana. Nie będę o tym mówił, natomiast powiem tylko o tym, w jaki sposób to, co w zasadzie wmawiał retorycznie tym obywatelom Orzechowski, co dokonywało się przez XV wiek, jak pamiętacie Państwo, walka o te przywileje. W XVI wieku niezwykle istotna była kwestia ruchu egzekucyjnego, którego Orzechowski był przeciwnikiem, czyli tego ruchu, który jakby zbiera, próbuje reformować państwo wedle szlacheckich zasad działania. Orzechowski był przeciwko temu, dlatego że pamiętacie, mówiłem, cytowałem go, on chce równowagi, a ruch egzekucji
przerażająco dla niego kierował króla w połączeniu ze szlachtą przeciwko senatowi, co naruszało tę równowagę, w związku z tym politycznie i filozoficznie był przeciwko temu. Niemniej jednak, kiedy ten XVI wiek, ta szlachta przeszła przez XVI wiek życia politycznego, przeszła przez ruch egzekucyjny, potem skonstruowała w 1569 roku, no nie tylko ona, bo król to był głównie motorem tego, Unię Polsko-Litewską, prawda, w Lublinie, i w 3 lata potem król Zygmunt August umarł, nie zostawiając. Nikt tego nie zrobił. Zresztą wiecie, dlaczego nikt nie zrobił reguł elekcji? Dlatego, że każde reformy, próby dyskusji na forum sejmowym w latach 50., 60. XVI wieku były torpedowane. Głównie przez protestantów. To jest w ogóle dziwne, że ilekroć wracał temat przygotujmy się do śmierci królewskiej, bo ona może nastąpić. Jak będziemy robili wolną elekcję, kiedy nie ma przepisów, zasad i tak dalej. Zawsze to schodziło z wokandy, bo się pojawił inny problem. Ja nie wnikam, czemu tak było. Nie jestem historykiem. Historycy pewnie to wiedzą, dlaczego te tematy religijne wypierały, że tak powiem, tematy wspólnotowe. To będzie zresztą krzyk skargi za chwilę. Zapomnieliście o zasadniczych rzeczach, kłócicie się o religię, a tak naprawdę powinniście o państwu nie myśleć, ale to za chwilę będziemy o tym mówić w następnym odcinku. Teraz tylko skończę ten, mówiąc na temat tego, co się stało, czyli król umarł, zasad elekcji nie było i jak wszyscy zgodnie historycy twierdzą, 1572 rok aż do 1573 był w zasadzie niezwykłym dowodem na to, że Republika działa, dlatego że kiedy naprawdę opadła, odeszła władza królewska, zostało zachwiane sądownictwo, nie było sądu odwoławczego, nie było nowego typu sądu, dopiero potem się pojawi sąd w Piotrkowie, Trybunał Królewski. Nie było sądu odwoławczego, nie było zatem egzekucji prawa, w związku z tym groziła państwu anarchia. Przed chwilą Polska zjednoczyła się z Litwą, Litwini, magnaci cisnęli, ile wlezie, żeby uciec z tej Unii. Szlachta, oczywiście litewska, przeciwnie, białoruska głównie, parła do tej Unii. Konflikt, zewnętrzna sytuacja polityczna niefajna. I proszę sobie wyobrazić, że to, co badała pani profesor Dubas-Urwanowicz, co się dzieje w Polsce? Szlachta samorządnie, samowolnie, bez żadnych zasad, bez żadnych reguł, zjeżdża się ziemiami, nikt ich nie wzywa, sami między sobą SMS-y wysyłają i debatuje, co robić. Jak ocalić tę wspólnotę, która w zasadzie nie istnieje w tej chwili, bo na dobrą sprawę jest co prawda, nie wiadomo, czy prymas jest interreksem, może jest, może nie jest. Protestanci mówią, w życiu nie może być prymas interreksem, bo to katolik i sługa Rzymu, musi to być jakiś protestant, marszałek na przykład sejmu. Niesamowite jest. I magnaci się kłócą, i frakcje ze sobą walczą, a tą wartością, która scala państwo, jest szlachta, która organizuje zjazdy małymi ziemiami, ale w tych zjazdach mówi, nazwijmy te zjazdy konfederacjami. W konfederacji obowiązuje prawo większości głosowania, nie prawo ucierania głosów. I dalej, spróbujmy skonstruować sądy kapturowe, sądy konfederackie, które uniemożliwią działanie przestępcze na terenie naszej ziemi. I teraz szlachta ruska, naprawdę małe dziury to są, małe miejscowości, bełska szlachta, szlachta Kresów Wschodnich się zjeżdża, Wielkopolska, Mazowsze i zaczyna jak ruch Solidarności, od dołu to funkcjonować, zjazdy, decyzje i od razu w pierwszych zjazdach co robimy? W jaki sposób zastanowić się, w jaki sposób wybierać króla? W jaki sposób przetrwać ten okres interregnum? Ja z tego czasu, z tego jestem strasznie dumny, tylko nikt tego nie przeczytał, wydałem po kolei wszystkie druki publiczne, innymi słowy uchwały konfederackie, które były potem oblatowane w okolicznym sądzie. I naprawdę jest to niewiarygodne. Kiedy oni w trakcie dopiero, kiedy widzą, że nie mają, jak to powiedzieć, historycznego uzasadnienia, szukają jakichś wymyślonych konfederacji, które były kiedyś tam w historii i oni się powołują, że to jest pewna tradycja. Nie było takiej tradycji. Oni tworzą pewną tradycję. Natomiast niezwykłe jest to, że one nie są partykularne. Że szlachcic spod Bełza albo spod Tarnopola myśli o całej Rzeczpospolitej. Nie o sobie, tylko zabezpieczamy sobie okolice tutaj, żeby było sądy kapturowe, wybieramy na sędziów naszych braci szlachtę, ale
Myślimy o Poznaniu. Myślimy o tym, jak Turek nam zagraża. Myślimy o Moskwie tak samo. Co pokazuje, że po prostu to jest republika. To był egzamin. I oni ten egzamin zdali. I w środku tego, słuchajcie, przecież wiemy to bardzo dobrze, szlachta ogłasza, zjeżdżając na kolejnej konfederacji w Warszawie, układa przepis najsłynniejszy chyba dla nas, szlachta, o pokoju między różniącymi się w wierze, tak zwany konfederacji Warszawy, 1573 rok. To jest w trakcie. Jeden z elementów, który znowu, bo ktoś zaczął myśleć w debatach, w dyskusjach, cholera, co będzie, jak wybierzemy na króla jakiegoś na przykład wstrętnego katolika, który przyjedzie z Francji i będzie chciał mordować protestantów. No to może zawiążmy konfederację, która będzie decydowała, że my tu w Polsce będziemy pilnowali pokoju między różniącymi się wierzy i wojny religijnej w Polsce nie będzie. I potem wpiszmy to do artykułów henrykowskich, dajmy Francuziakowi do podpisania. Podpisz to, chłopcze. Jak to przecież? No podpisz to, bo nie będziesz królem. Dobrze. Podpisał, potem się wycofał, potem się podpisał. Różna historia była dalej. W związku z tym, ale to się wszystko, słuchajcie, odbywało ludźmi, obywatelami. To nie odbywało się decyzjami zewnętrznymi, nie było zewnętrznych decyzji. Odbywało się obywatelami, którzy po prostu między sobą słali posłów, informowali się nawzajem, co jest w jakim dokumencie, już nie było wtedy komunikacji innej. Czyli szlachta z Bełza wysyłała swój tekst Konfederacji, komu się dało i ten, kto się dał, gdzieś tam w Wielkopolsce czytał i robił podobną konfederację wcześniej, później. I to samorzutnie. Nikt nie kazał. Samorzutnie. Żaden wojewoda. Bo wojewoda się kłócił z drugim wojewodą, jakie będzie miał miejsce w przyszłym parlamencie. I ja skończąc już, słuchajcie, ten wątek, bo to następnym razem będę mówił o zagrożeniach, muszę wam o tym powiedzieć. Jak się to czyta, tak dokładnie, to trzeba myśleć sobie, cholerny świat. Czemu ci goście chcieli tego króla? Przecież mieli taką sytuację, że mogli stworzyć republikę. Naprawdę mogli stworzyć republikę. Wszystko było pod ręką. Po co im król? No bo się Trzaskowskiego naczytali, który mówił, że wtedy będzie dobrze, kiedy będzie równowaga, jak czegoś zabraknie. Może byli konserwatystami, bali się rewolucji. Nie musieli króla mordować. Wystarczyło po prostu tak ustawić tę Rzeczpospolitej, żeby była republiką. Nie wiem. Natomiast wszystko przejrzałem, od deszczki do deszczki. Nigdzie nie znalazłem żadnej informacji, żadnego hasła, pomysłu. Nie było cenzury, bo wolne słowa były, nie ma możliwości. Listu prywatnego, którym się mówiło, a może by tak nie wybierać króla, tylko spróbować urządzić inaczej tę Rzeczpospolitą. To jest fascynujące. Albo nie mieli wizji, albo byli naprawdę rozsądniejsi, niż nam się wydaje. Nie wiem, ale pokazuje to na pewno, to co wiem na pewno, to w 1572 od lipca do 1573 naprawdę Polska była, widać było, że była republiką. To nie była zabawa, to był republikański ustrój, który faktycznie obywatele budowali. Dziękuję. Na dzisiaj, za tydzień będziemy mówić, albo nie za tydzień, następnym razem, bo może będziecie mi Państwo oglądać za chwilę. Będziemy mówić na temat pisarzy późnego XVI wieku, którzy widzieli już pewne zagrożenia w tym republikańskim sposobie działania. Dziękuję za uwagę.